Teraz, Wojtku, wyobraź sobie, że ty leżysz na brzuchu. Tak sobie po prostu wyobraź, że leżysz na brzuchu, a buzię i nos masz w poduszkę wciśniętą. Teraz wyobraźni, podnosisz tyłek do góry, wysoko, rękoma się odpychasz i klęczysz na łóżku. Teraz jedną nogą schodzisz z łóżka, drugą wyobraźni, podchodzisz do drzwi, ale ich nie otwierasz. Stoisz przed drzwiami, ich nie otwierasz, tylko wyobraźni, przechodzisz, jesteś z drugiej strony drzwi. A teraz bardzo szybko wyobraźni, wyjdź z domu. Jak wyjdziesz na dwór i staniesz na dworze, będziesz miał drzwi od domu za plecami, a ty będziesz stał twarzą do dworu, wtedy mi powie. Rusz. No już. Dobrze. Opowiedz mi, Wojtku, wszystko, co jest od lewej strony do prawej. Tak jak codziennie, jak znasz każdy detal. Wyobraźni, teraz to widzisz i opowiadaj. No, z lewej strony taki nowy blok. Tak. Naprzeciwko też blok, ale już starszy trochę. No i w prawo idzie tam chodnik, droga. W stronę marketu. Dobrze. Wszystko jest tak samo jak normalnie? Tak. Dobrze. Teraz podejdź do drogi, ale nie pójdź na drogę, tylko na poboczu stój. Jak będziesz przy drodze, to mi powiedz. Tak. Dobrze. Teraz, Wojtku, specjalna taryfa podjeżdża koło ciebie. Usiądź, ale koło kierowcy. I jak zamkniesz drzwi, to mi powiedz. Tak. Teraz ja daję takiego dużego GPS-a. Kierowcy montuję. W tym dużym wyświetlaczu piszę tam adres, pod który macie zawieźć. Najszybciej i najkrótszą drogą. On będzie bardzo szybko jechał i najkrótszą drogą. Ja wpisuję adres, włączam, on rusza i pędzi, a ty jako obserwator siedzisz sobie wygodnie, tylko się przyglądaj. Ale jak zobaczysz, że on już wjedzie na autostradę i zajmie pas, to wtedy mi powiedz. Piotruś, jesteś gotowy? Policzę do trzech i zaśniesz. 1, 2, 3. Przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości, Wojtka. I teraz pracujesz w tle, a przy okazji przyglądasz się tu i widzisz całą przestrzeń. I jak, Wojtku, jesteście już na autostradzie? Już, tak. Dobrze. Teraz widzisz, ja wyjmuję mu licznik, stary jego wyciągam, kładę na siedzeniu, a wstawiam nowiutki, specjalny i tam jest skala od 1 do 1000 kilometrów. Ja go włączam i on już działa. I kierowca przyspiesza 100, 300, 600, 900 i już 1000 na godzinę. Wskazuje, pędzicie, samochód unosi się do góry i teraz lecicie nim tak, jak się leci z samolotem. Prosto lecicie w chmury z bardzo dużą prędkością. Teraz jesteście przed chmurami i teraz w tym momencie samochód wchodzi w chmury i na zewnątrz za szybami, za samochodem nic nie widzisz, tylko mgłę. Powiedz mi, Wojtku, jakiego koloru jest ta mgła na zewnątrz? Biała, szara czy jakaś inna? Tak szczerze mówiąc, to ja nic nie widzę. Nic nie widzisz absolutnie. Ale jak jechałeś autostradą, to widziałeś tą autostradę? Nie. Dobrze. A skąd wiedziałeś, że jesteście na autostradzie? Jak ja ci powiedziałem, że gdy będziecie na autostradzie, to mi powiedz. To skąd wiedziałeś? I no tak wyobraziłem, że wjechaliśmy. No to teraz sobie wyobraź, że jesteś w chmurach, w mgle. Wyobraź sobie. Tak. I są chmury? Tak, mgłę wyobraziłem. Dokładnie o to chodzi. Tu chodzi o to, że cały czas jesteś wyobraźni. To, co ja mówię, ty sobie wyobrażasz. Jesteś teraz w chmurach, jesteś w
takiej mgle. Teraz momentalnie wynurzacie się tym samochodem, tą taryfą z tych chmur i jesteście nad chmurami. Pod spodem widzisz chmury przez okno po prawej stronie, a nad wami jest niebo i słoneczko. Popatrzcie przez okno, tak wyobraźni z samochodu i powiedz mi, czy te chmury z góry wyglądają jak z samolotu, czy jakoś inaczej? No tak, kiedyś leciałem samolotem, to tak jak z samolotu, takie... Czyli podobnie. No. No właśnie, o to mi chodzi. Takie prześwit. Są widać ziemię przez dziurę. Bardzo dobrze. Słuchaj, teraz jak patrzysz przez przednią szybę samochodu, tam w oddali widzisz najwyższą górę świata, która wystaje sam szczyt z tych chmur. Ona jest cała ośnieżona, a sam czubeczek jest cięty równo jak stół i wielkości stołu. Teraz taryfiarz podlatuje pod ten szczyt, zatrzymuje się, ty wysiadasz, bosymi stopami stajesz na samym szczycie tego placyku. Kierowca zamyka drzwi i nawraca, macha tobie papa, ty jemu papa i pojechał. Pojechał? No, tak wyobraziłem, że pojechał. O, dobrze. Więc cały czas sobie wyobrażaj. Dobrze. W takim razie teraz stoisz na najwyższej górze świata. Pod stopami masz śnieg. Weź wyobraźnię, poruszaj prawą nogą. Czy ten śnieg jest sypki, mokry, czy zbrylony? Jaki on jest? Taki sypki, świeży. I jest bialutki, czy jakiś brudny, szary? No, biały, taki na górze troszkę takiego jakiegoś... Na lód. No. O, dobrze. Powiedz mi, jak tutaj stoisz na tym szczycie tej góry, to tam na dole te chmury, z których wylecieliście, to daleko są od ciebie? Nie, tylko ten kawałek szczytu tej góry widzę i później już chmury. Dobrze. A popatrz się na niebo i powiedz mi, czy na tej wysokości niebo jest jakieś czystsze, ładniejsze, czy takie same jak z ziemi? Takie same. Takie same. A po której stronie ciebie jest słoneczko? Tak delikatnie po prawej. Dobrze. Jest jedno czy dwa słoneczka? Dwa. A co to się dzieje, że jest dwa? Co się stało? No tak wyobraziłem, że dwa. A dlaczego sobie tak wyobraziłeś? To jedno ci już jest mało? Jak powiedziałeś, jedno czy dwa, ja tak pomyślałem, że dwa. Dobrze, w porządku. Dobra. Dobrze, i takie same są, czy różnią się od siebie? Jedno jest jaśniejsze. A, dobrze. Popatrz tak prosto w twarz jednemu i drugiemu i na głos powiedz, kocham was, słoneczka. Kocham was, słoneczka. Co one odpowiedziały? Jaka pierwsza myśl przyszła ci do głowy? Że się śmieją. Śmieją się, dobra, w porządku. Słuchaj, tutaj są, Wojtku, bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają i zamieniają w pył. Wszystko niszczą. I te wiatry, ja jeszcze wzmacniam ich prędkość do 100 biliardów kilometrów na ułamek sekundy. Te wiatry teraz zrywają twoje ubranie, ty tu stoisz nago. One te ubranie zamieniają w pył i robią taką chmurkę pyłu. I za tobą jest teraz taka chmurka pyłu po ubraniu. A ty tu stoisz nago. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje zmysły, umysły. Twoje karmy, kary, winy, klątwy, byty, absolutnie wszystko, co ciebie dotyczy na wszystkich poziomach ciał i zmysłów, nieskończoność, nieskończoności. Wszystko dokładnie. Czy chciałbyś się pozbyć sakramentów kościelnych, religijnych i cholera wie jakich? Tak. I teraz widzisz, jak z ciebie sakrament chrztu wyrywany jest, komunii, bierzmowania, jakieś śluby, pieczęcie, umowy z innych żyć, jakieś, jeżeli ślubowałeś, jakieś milczenie, ubóstwo, biedę albo coś, to razem z tymi właścicielami to wszystko widzisz, jak ten wiatr wyrywa i to wszystko zamienia w pył. A teraz tak kotuje tym pyłem, że wszystko rozdrabnia i już nikt, nic się z tego nie może już zbudować. Teraz ja dołączam ten pył do tamtej po ubraniu, połączam go, a ty tu stoisz jako szkielet.
Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? Nie widzę. Nie ma szkieletu? Nie. Dobrze. To co tam stoi na tej górze? Jak ty wyglądasz? Nic. Nic. Dobrze. To patrzysz się teraz na tą chmurę. Tą chmurę uderza potężny piorun, jest wybuch, wszystko spala i wszystko znika. Nie było, nie ma, nie będzie. A ty jesteś od tego wszystkiego całkowicie wolny. Powiedz mi, jak się czujesz? Czujesz się, że zostałeś z czegoś oczyszczony, uwolniony, lżej albo coś, czy nie ma żadnej różnicy? Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. A jak wyglądasz na tej górze? No nic, nie widzę, nic. Czyli ciebie nie ma? Nie. Dobrze. To znaczy co, nie żyjesz? Nie, no ja nic nie mam przed oczami, ja ani góry, ani siebie nie widzę. Dobrze. Pierwszy raz w życiu poznajesz taką prawdę o sobie, że jesteś istnieniem, a nie jakimś wyobrażeniem? Tak. I co o tym myślisz? Znaczy ja czuję, jak w tym łóżku leżę tutaj u siebie. Okej, okay, ale ja chcę, żebyś teraz wyobraźnią przeniósł się na tą górę. Łóżko zostaw w spokoju i ciało, niech se tam leży. Teraz chcę, żebyś był wyobraźnią na tej górze i tu odczuwał. Ja cię przenoszę, całą twoją świadomość na tą górę, tam cię stawiam. Jesteś na szczycie tej góry. Dookoła ciebie jest ten szczyt właśnie ze śniegiem, na dole chmury nad tobą, niebo i dwa słoneczka. A ja teraz dzielę te dwa słoneczka i jest cztery słoneczka. Jest cztery? Aha. Widzisz? Tak. A teraz robię ich osiem. Jest? No jest. Widzisz, to jest proste. Dobrze. Teraz je wszystkie łączę i jest jedno piękne słoneczko, które ciepłem takim otula cię światłem. Ja wzmacniam jego światło i ciepło, otula cię ze wszystkich stron. Czujesz się teraz taki bezpieczny, kochany, spokojny. Jest tak? No tak. Dobrze. Powiedz mi, czy coś ci jest potrzebne? Czy coś byś chciał, czy nie? O czym tak najbardziej marzysz? Co byś chciał? Nie wiem, mi się wydaje, że chyba leżę tutaj tak, jak się położyłem od początku, leżę, że nigdzie nie wyruszyłem i nic się ze mną nie stało. Ależ Wojtku, dokładnie tak jest. Cały czas bawimy się wyobraźnie. Chodzi o to, żebyś sobie wyobrażał, to mi nie tłumacz tego co chwilę, że ty cały czas tu leżysz. Na pewno leżysz, a gdzie masz pójść? Więc zostaw to w spokoju. Mi chodzi o to, żebyś zaczął się bawić wyobraźnie. Jeżeli całe życie jest iluzją i wyobraźnią, no to musimy teraz wejść w tą iluzję i wyobraźnię, żebyś coś doświadczył, żebyś coś sprawdził, no bo jak inaczej? Rozumiesz? Więc zostaw to ciało w spokoju, ono niech se leży na tym łóżku, daj mu spokój. Teraz w wyobraźni przenosisz się na tą górę i jesteś na tej górze. Stoisz na tej górze, w promieniach słońca, pięknego, jednego, dużego, które grzeje, jest ciepłe. I powiedz mi, co ci tu jest potrzebne? No nic. Jakbyś miał jakieś życzenie, to jakie by to życzenie było? No, żeby żyć dalej spokojnie, szczęśliwie. Dobrze. A co ci przeszkadza w tym życiu spokojnym, szczęśliwym, żebyś tak żył? Co ci przeszkadza? A ja jakoś tak nie mam energii. I tak jakiś czuję jakiś lęk, coś takiego. Dobrze. Piotruś, ja ci teraz daję okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie może ukryć. Na wszystkich poziomach. I w nieskończoność, nieskończoności. I jeszcze jest milionkrotnie wyostrzam. I teraz zobacz, co Wojtkowi przeszkadza, żeby żyć, być szczęśliwym, zadowolonym, radosnym? Od razu mi przyszły jakieś prochy. Prochy? Czy ty, Wojtku, coś bierzesz? Nie. Albo brałeś? No, kiedyś to może raz czy dwa. Raz czy dwa to nie jest. Ale to coś mocnego było, czy takie trawka byle co? Nie, to jakaś tam trawka, no tam raz chyba amfetamina czy dwa. Mhm. Ale to niedużo. To i dawno. Aha, dobrze, w porządku. Piotruś, teraz zobacz, czy to,
ma związek z tym, co kiedyś Wojtek brał, czy nie? Częściowo. Dobrze. Chcesz się, Wojtku, od tego uwolnić? Tak. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli twojej ja z ciebie zdejmuję wszystkie te zapisy, wszystkie te programy, wszystko to, co było związane z tamtymi momentami, gdy sobie doświadczać chciałeś. Zdejmuję z wszystkich ciał i zmysłów, umysłów. Z ciebie wyciągam to wszystko i wracam do tamtej sytuacji i łączę z tymi rzeczami, z których one wyszły. I teraz ja łączę ich i razem biorę z całymi tamtymi sytuacjami, zdarzeniami, z otoczeniem, zabieram to wszystko do słoneczka. Słoneczko to oczyszcza całkowicie do zera, spala to, znika, nie istniało. Nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś od tego wolny. Na wszystkich ciałach, zmysłach, nieskończoność, nieskończoność. I psia, poszło. Powiedz mi, czujesz jakąś różnicę? Czujesz, że coś odeszło, czy nie? Nie. Nic. Dobrze. A powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. W miarę dobrze. Dobrze. Piotruś, co jeszcze tam zostało? Co jest jeszcze w energetyce, w polu Wojtka, co mu przeszkadza w pełni żyć? Jak te prochy zostały zabrane, to jakieś takie słupy się pojawiły. Co to? Opisz te słupy. Jeden był taki najwyższy, to taki jasny, a wokół niego takie ciemniejsze. Dobrze, zapytaj się tego jasnego, kim jesteś. Kim jesteś? Przebłyskami świadomości. A skąd się wziąłeś? Skąd się wziąłeś? Czekał. Czekał. Dobrze, Wojtku, czy ty interesowałeś się, interesujesz się ezoteryką? Czytasz jakieś książki, szukasz wiedzy na ten temat, tak zwanej oświecenia, wzrastania? No, to znaczy od niedawna, no. A czym się... W tamtym roku tam z Iwoną miałem dwie sesje. Czym się jakby interesowałeś? Co czytałeś? To znaczy, czytać nie czytałem, tylko tak z tych z filmików z YouTube oglądałem. Mhm, dobrze, a powiedz mi, jak przebiegły te sesje u Iwony, jak to się skończyło? Coś ci to dało, czy nic? Nic, właśnie. Niedawno tam dzwoniłem, że to nic nie dało. Mm-hmm. Ona mówi, że tam jak ktoś dużo ma programów, to za jedną czy za dwie sesje to nie pomoże. Mm-hmm. Że tam ja nic tam nie odczuwam. Mm-hmm. No, może mieć rację też. Dobrze. Chodzi o to, że my możemy tak głęboko się zagłębić w ciebie, jak ty głęboko na to sobie pozwolisz. Rozumiesz? Mm-hmm. My możemy przekroczyć twoje granice. Ale jak ty ich nie przekroczysz, to my, co byśmy nie zrobili, ty i tak to jakby odbudujesz, zniszczysz. Dlatego to jest takie ważne, żebyś ty brał udział w swoich sprawach, żebyś to ty interesował się sam sobą, w tej chwili, przynajmniej w tej sesji, żebyś próbował coś zrozumieć, odczuć, bo to są bardzo ważne rzeczy. A tam jeszcze mówiła, że mamy strasznie aurę dziurawą, jak sito. Piotruś, czy to jest prawda? Nie. Są wahania w aurze, ale nie ma dziury. Jak wygląda aura Wojtka? Tylko taka niezrównoważona jest. Tak jakby trochę rozsunięte takie smugi. Mhm. Dokładnie. Znaczy ja i nerwowy jestem tam strasznie. Może nie strasznie, ale tam nie... Długo nie trzeba, żeby mnie zdenerwować. Dobrze, powiedz, co ciebie najbardziej denerwuje? Co cię najbardziej wkurza? Co takie jest najprostsze, co ciebie drażni? Bo to jest istotne. No, obojętnie, nawet jakaś drobna rzecz. Gdzieś tam coś spadnie, czy stuknie, czy coś mi tam nie wychodzi. Rozumiem. Czyli to jest jakaś twoja niemoc, że coś nie możesz, nie umiesz, albo coś, to wtedy badasz w kurie, czy jak ktoś nie może, nie umie? No jak mi coś nawet wypadnie, czy gdzieś coś zaczepię, stuknę, czy coś z ręki wypadnie. Mm. To wtedy wpada... No, coś tam sobie przeknę, czy Zosia. Rozumiem, ale powiedz mi teraz tak, jeżeli ty na przykład coś ci wypadnie z ręki, albo wywróci się, albo ty się tam, nie wiem, potkniesz o to, to powiedz mi,
Jakie wtedy masz myśli? Oprócz nerwów. Nerwy to jest jedna rzecz, ale jakie masz myśli? Chodzi mi dokładnie o to, czy na przykład masz coś takiego, że wypadło ci coś z ręki i jakby coś się cieszyło, śmiało z tego, że ci zrobiło kawę. Tak czasem mam tam w warsztacie, że coś zawsze gdzieś się zgubi, szukam, nie mogę znaleźć, się chodzę, denerwuję. Przechodzę ileś tam czasu i nie mogę znaleźć, gdzieś coś wsadzę. Nie pamiętam gdzie. Też tak często właśnie było na szukaniu. Tak, tylko chodzi mi o to, czy wtedy, gdy na przykład coś takiego się wydarza, czy masz jakieś myśli albo odczucia, że jakby ktoś się śmiał z tego, albo cieszył, że ci kawą zrobił, o coś w tym... Tak, czasem mam tak, no, że to ktoś schował właśnie i się cieszy właśnie. Dokładnie właśnie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że niekiedy coś robię, wyleci mi z ręki, bo takie mam wrażenie, jakby ktoś mi zrobił kawę, jakby ktoś niewidzialny mi wytrącił coś z ręki. Ja mówię, co, cieszysz się, że mi wypadło? No ja tak. Taki też zadowolony jesteś, ale ja się wtedy nie denerwuję, tylko jakby mu robię wyrzuty. Cieszysz się? No i co, zadowolony jesteś? I wtedy tak jakby temu komuś albo czemuś, nie wiem, robi się głupio i on znika. I zauważyłem, że kiedyś ja wybuchałem furią bardzo często, a potem zrozumiałem, że to nic nie daje, jak ja wybucham, bo jakby nie rozwiązuje problemu. Czyli wiem, że przecież ja sam specjalnie niczego nie wypuściłem. Miałem takie zdarzenia, że trzymałem w ręce na przykład coś, gdzie trzymałem mocno. Momentalnie jakby ręka się otworzyła i mi wyleciało. Mówię, to jest nielogiczne, to nienormalne. Jak to się mogło stać? Rozumiesz? No i takie właśnie uczucie, jakby, że ktoś mi zrobił kawą. Myślę sobie, cholera, co się ze mną dzieje? Jak? Ktoś mi wytrącił z ręki? No a później, gdy zacząłem właśnie jakby bardziej... To ja tak też wcześniej właśnie pier, takie, nie takie. Tak. Sobie tam później myślę, no może źle, no to może będę... Bo tam jeszcze od niedawna taki wierzący byłem do kościoła. To myślę tak, za każdym jakimś tam wypadnięciem czy nerwami, tam niech będzie pochwalony tam i takie tam, nie? Rozumiem, tak. Zamiennik zrobiłeś. Tak. Dobrze. Tu chodzi o to, żebyś ty zrozumiał jedną rzecz, że jeżeli ty się będziesz wkurzał, to coś jeszcze bardziej się będzie cieszyło i będzie ci jeszcze bardziej robił na złość. Ale jeżeli ci coś wypadnie, a ty nic, uśmiechem podniesiesz i dalej swoje robisz, to przestanie ci kawały robić. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że w naszym świecie jest bardzo dużo skrzatów, takich psotników. No ja kiedyś się śmiałem, myślałem, że tylko bajki są, brzechwy albo kogoś. Nie, okazało się, że to jest prawda. W naszym świecie jest bardzo dużo elfów, psotników różnego rodzaju. I każdy ma swoją naturę, każdy ma swoje... I oni niekiedy jakby, no, dla zabawy... dla draki. Schowają albo gdzieś. Schowają, tak, albo coś. I teraz ja wpadłem na taki cudowny pomysł, żeby jakby nie złościć się na nich. Żeby się nie złościć. Tylko jak coś tego, to ja mówię, gdzie to schowaliście, chłopaki? Przecież to mi jest potrzebne. Ja to wezmę, zrobię, co będę miał, a później sobie znowu schowacie, nie? I znowu będziemy szukali. Także próbuję się dogadywać i okazuje się, że to działa, bo oni chcą się bawić, tak jak każdy, jak pies, kot, dziecko, dorosły, każdy chce się bawić i oni też chcą się bawić, bo oni tak naprawdę tak samo żyją jak my. I teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś jest poważny, to nie robi psikusów, ale jak ktoś z natury jest psikuśny, taki jak elfy czy skrzaty, no to wiadomo, że jeżeli ich to taką jest naturą, no to co mają robić? No właśnie to robią. Jak my się denerwujemy, to oni mają jeszcze większą polewkę z nas i jeszcze bardziej nas wkurzają, bo oni się, lepiej się bawią. I teraz... Mi się to wydaje właśnie, że gdzieś tam w garażu się w warsztacie to po jakimś piwku to tak przeważnie gdzieś czy rękawice zostawię, czy jakieś tam narzędzia, czy coś schowane i nie mogę znaleźć. Tak, no, bardziej po alkoholu jakimś. Dokładnie, dlatego ja do tego właśnie prowadzę, żebyś ty to zrozumiał, że to nie jest jakieś wariactwo. To nie są jakieś dziwne rzeczy, nie. To jest tylko po prostu to, że ty nie wiesz o tym, w czym bierzesz udział. Rozumiesz? Pamiętaj, że ty żyjesz w przestrzeni, w której żyje bardzo dużo różnych istot na różnych poziomach. I czasami, gdy się mocno zamyślisz, to ty też przechodzisz w inne poziomy. Tak samo przechodzisz jak te skrzaty w nasz świat i twój. Rozumiesz? Także gdy skupisz się na czymś w myślach, to możesz przejść przez różne poziomy i będziesz wszędzie widzialny, tylko ty w tym momencie nie będziesz sobie zdawał sprawy z tego,
że ty przechodzisz, bo dla ciebie będzie to normalne. Rozumiesz? Skoro będzie normalne, to ty myślisz, że nic się nie stało. A ktoś cię zobaczy, coś cię zobaczy. Tak samo jak ty jesteś w swoim świecie, tak zwanym tym, to też może być tak, że możesz kogoś zobaczyć, albo cień, albo coś tam, coś. To jest normalna rzecz. Chodzi o to, żeby zaakceptować to wszystko, żeby nie wkurzać się, żeby nie reagować na to nerwami, bo wtedy no psotnik bardziej psoci. Zwróć uwagę, że przeważnie w szkole dzieci, jeżeli zaczynają się wyśmiewać z któregoś i tam nazywają go na przykład, nie wiem, garbaty albo koślawy, albo kulawy, a on się wkurza, to wtedy wszyscy go przezywają, a on biega, wścieka się. Jak on nie reaguje, nikt go nie wyzywa, nie przezywa. Tak samo jest w tym świecie. Chodzi o to, że to ty masz zawsze pamiętać o tym, że jak coś się wydarzy, to masz się zaśmiać z tego. Masz nie dać się sprowokować na nerwy i wtedy zaczniesz panować nad sobą. To tobie jest potrzebne przede wszystkim. Spokój taki, opanowanie. Dlatego, że im bardziej będziesz się denerwował, im bardziej będziesz wkurzał się na cokolwiek, tym bardziej wszyscy będą mieli polewkę i będą ci robić na złość. To jest bardzo prosty sposób. Sam to wykorzystasz, sprawdzisz i zobaczysz. Dobrze, powiedz mi, co jeszcze cię wkurza, denerwuje, przeszkadza? No, że nie wychodzi mi tam w pracy, w biznesie, jakiegoś tam powodzenia nie ma. Do pewnego momentu idzie, a później gdzieś tam się zawali, coś się. Dobrze. Spróbuj teraz przeanalizować swoją sytuację. Taką, która już się wydarzyła. Teraz popatrz tak z boku, jako obserwator, wyobraźni teraz, widzisz pewną sytuację, w której zacząłeś coś robić w biznesie, zacząłeś się ładnie układać, wszystko się robi, a potem widzisz, co się wydarza, że zaczyna się coś psuć. Ale teraz jako obserwator wybierz sobie jakąś scenę z życia, bo wiesz najlepiej, co ci się jakby przytrafiło, i opowiedz mi jakąś sytuację. Wyobraźnią wejdź w nią, żeby to było tak, jakbyś teraz się działo. I opowiadaj z odczuciami, ze wszystkim. Na przykład miałem taką robotę, że wwoziłem kamienie takie duże, pełne. Tak. W ciężarówku i to chyba piątek był. Mieliśmy jechać tam nad jezioro z żoną. I akurat jechałem dość szybko taką dobrą drogą, akurat na pobocze, bo tam ktoś z tyłu chciał wyprzedzać. No i radio grało, to akurat w CV też włączone, telefon zadzwonił. Tak. Patrzę, żona dzwoni i ja tam próbowałem radio ściszyć jedne. CV ściszyłem, tamte radio wyłączyłem, odbieram telefon. Tu później drugi raz radio się włączyło. Patrzę, już lecę do rowu. Tak, wtedy tam jechałem do rowu, waliłem to, bo to akurat duży taki samochód, tam chyba z 30 ton kamieni było. A widzisz. Przewrócił się samochód, no bo kamienie się wysypały. Ja akurat sam wyszedłem przez przednią szybę, bo tam szyby nie było. Widzisz, teraz zwróć uwagę na zbieg tych okoliczności. Zwróć uwagę, co się wydarzyło. I teraz popatrz, gdybyś ty jechał, telefon se dzwoni, radio se gra, a ty jedziesz dalej, albo się zatrzymujesz i odbierasz telefon, nie zdarzyłoby się to. Rozumiesz? No to wszystko choć, naraz było. Bo ty się dałeś w to wciągnąć. Rozumiesz? Dałeś się wciągnąć. Ja jak jadę samochodem, a dzwoni telefon, to ja go nie odbieram. W ogóle nie zaglądam, kto to jest, bo wiem, że jak wezmę telefon, spojrzę, kto to jest, to ja już nie widzę drogi. Rozumiesz? Ja już to mam spraktykowane. Ja się nie daję sprowokować. Nie, że jestem święty, że nic mnie nie sprowokuje, bo niekiedy sprowokujemy coś i nawet świadomie sobie ulżę. Ale robię to świadomie wtedy. Rozumiesz? A nie, że nieświadomie, że jestem w czyichś rękach jakąś manipulacją, że jestem jakąś marionetką. I teraz chodzi o to, żebyś zapamiętał sobie jedną rzecz na zawsze. Że jeżeli coś robisz, to rób to coś. Jeżeli w tym momencie chcesz robić coś innego, to musisz to przerwać, czyli zatrzymać, zabezpieczyć, a nie możesz robić dwóch rzeczy na raz. Dlatego, że wtedy łatwiej jest tobą manipulować. Rozumiesz?
a przestrzeń to jest nic innego jak zabawa. To ty traktujesz tą przestrzeń poważnie, ale przestrzeń traktuje ciebie i wszystko śmiesznie, zabawnie, niepoważnie. Rozumiesz? Dla sytuacji twoja ciężarówka, kamienie i to wszystko nie miało żadnego znaczenia, czy ty połamiesz, czy nie połamiesz, czy ty się wywrócisz, czy nie. Tylko miało znaczenie, żeby zrobić jakiś numer, żeby coś wykręcić. I udało się. Dlaczego? Bo dałeś... I to tak jeździłem po jednym kursie, a to akurat w ten dzień myślałem, zrobię dwa kursy, bo szybko jeden pierwszy poszedł, to zrobię jeszcze jeden. Właśnie. Tam, gdzie się wywróciłem, to tam mi później straż pożarna, wszystko było, przychodzili, bo to akurat tak miast za miastem. Tak. To mówił, że to jakieś takie miejsce jest, że tu już nie jeden wjechał do rowu, się położył. I widziałem, jak tam później też, że akurat tir też leżał wywrócony. Dokładnie, więc widzę. Tam sam, że to jakieś takie miejsce, tak. Tutaj coś ściąga. Są takie miejsca i właśnie często się zdarza tak, że w tym momencie, w którym wjeżdżasz do tego miejsca, automatycznie telefony dzwonią, nie wiem, ktoś coś gada, coś się dzieje, wszystkie cuda, dlatego że przestrzeń jakby swoimi prawami się rządzi. A my na siłę chcemy, żeby było tak, jak my chcemy. Nie bierzemy pod uwagę tak zwanej praw przestrzeni, czyli praw natury, innych praw, o których nie mamy pojęcia nawet. Gdy jesteśmy obserwatorami, jesteśmy bardziej czujni i otwarci, wtedy nie damy się w nic wkręcić. To o to chodzi. Tak jak mówię, gdybyś jechał i widzisz, że coś się dzieje, nie reagujesz na to, bo prowadzisz samochód, który jest pod obciążeniem i o wypadek jest o wiele łatwiej niż pustym, bo pustym prawdopodobnie by cię nie ściągło. Ale żebyś pod obciążeniem zjechałeś po bocze miękkie, szybciej cię ściągnęło. I to był błąd twój. Ja nawet tak przypominam, to nawet nie widziałem kiedy, bo to akurat po dobroci, po marginesie tam po tym jechałem, tak. Po poboczu, bo ktoś tam z tyłu siedział na ogonie, chciał wyprzedzać pod górkę. Tak, to wszystko się złożyło. Ja tylko już jak się odknąłem, te radio drugi raz wyłączyłem, już patrzę, prawa strona cała w powietrzu, bo to jest tak na takiej wysepce, na takim oskoku. Dokładnie. Ja chcę, żebyś właśnie przejrzał dokładnie to, co się wydarzyło i żebyś wyciągnął z tego wnioski i zastosował to do każdej sytuacji, bo w każdej sytuacji, w której ty stracisz kontrolę, ty stracisz orientację, w każdej sytuacji, w której ty będziesz miał uwagę podzielną, to nie będzie to uwaga pełna. Rozumiesz? Jeżeli masz skierowaną uwagę na jeden punkt, to ty go widzisz. Jak patrzysz na 100 punktów, to zawsze któregoś nie widzisz. To jest prosta sprawa. No i już tamtej pory, już tam przez 2 miesiące tam naprawiłem, jeden przyszedł, pomagał mi tam mechanik, drugi, trzeci, no ale 2 miesiące przystoju było, naprawiona ciężarówka, jeszcze tam później chyba parę razy zawiozłem do tej firmy, przestali kamienie brać, bo już zbankrutowała, czy tam ktoś inny przejął. Zum. Kamienie nie brali, drudzy też się skończyło, później ona stała 2 lata i dopiero ją sprzedałem, tą ciężarówkę. I teraz zobacz, co się dzieje. Chodzi o to, że gdybyś dbał o swój interes, to nie jest zarzut, to nie jest oskarżenie, gdybyś dbał w sensie, że jeżeli coś robisz, to robisz, to by się to nie wydarzyło, a jakby się nie wydarzył wypadek, popatrz, wszystko by funkcjonowało dalej. Ale w tym wypadku ta przerwa u ciebie spowodowana pozbawiła cię środki do życia, rozwaliła zajęcie, pewną umowę dostawy i pracy. Popatrz, jak wszystko się rozpieprzyło przez chwilę nieuwagi. Bo co? Bo telefon dzwonił? Rozumiesz? To ja ci coś powiem więcej. Nie jesteś pierwszym przypadkiem, a ja też nie jestem żadnym pierwszym, ale wielu innych. Zawsze tak się dzieje, że gdy jesteś na zakręcie, to dzwoni telefon. Na niebezpiecznym zakręcie. Gdy jest coś takiego, co musisz podnieść teraz i mieć 2 ręce, to w tym momencie ci telefon zadzwoni i będzie tak upierdliwie dzwonił, że się wkurzysz i zrobisz błąd. Rozumiesz? Bo wtedy ten ktoś bardzo ważne ma do ciebie pytanie, czy będzie mógł pierdnąć w lewą stronę, czy w prawą. Rozumiesz? Chodzi o to, że to ty masz ocenić sytuację. Jeżeli będziesz umiał ocenić. Teraz wracając do ciebie, pokazuje ci,
jakby twoje zaniedbanie w stosunku do samego siebie. Rozumiesz? Nie jesteś uważny. I w ten sposób masz problemy nie tylko z tą ciężarówką, ale w życiu masz problemy, bo nie jesteś uważny, nie potrafisz się skupić na czymś i doprowadzić to do końca. Rozumiesz? No, mam tak wszystko porozkładane, pozaczynane. Dokładnie właśnie o tym mówię. I jeżeli przyglądasz się teraz sobie i przyglądasz się temu wszystkiemu, to masz wyciągnąć z tego wniosek. Nie zaczynaj wszystkiego. Zrób chociaż jedną rzecz do końca. Potem weź się za drugą, zrób do końca. Potem za trzecią, czwartą. Bo jeżeli będziesz chodził między tymi zaczętymi wszystkimi rzeczami, będziesz chodził rok, dwa, pięć i żadnych ich nie skończysz. Wiesz, czego ci brakuje? Konsekwencji. Ale tego ci nikt nie nauczy. Ty musisz sam być konsekwentny. Czyli mówisz tak, jutro idę do garażu, robię to i to. Idę i to robię. Nawet gdyby telefon dzwonił, nawet gdyby okazało się, że coś jest tak cholernie ważne, że jest najważniejsze, to będzie tylko po to, żeby cię odciągnąć z tego garażu. A na końcu nie będzie ci się chciało pójść. Rozumiesz? Więc musisz być konsekwentny, że jeżeli robisz plan, że jutro robisz coś, tylko musisz mądrze wybierać plan, żebyś nie wybrał planu takiego, że jutro zrobisz 10 rzeczy, bo możesz nie dotrzymać słowa. Jedną rzecz, jak ją zrobisz, a masz czas, możesz zrobić drugą, ale zawsze musisz być konsekwentny. Rozumiesz? Bo jeżeli powie ci umysł w pewnym momencie, dobra, starczy, na dzisiaj już dużo się narobiłeś, nie kończ tego, i ty to posłuchasz umysłu, to ty już go tego czegoś nigdy nie skończysz. Bo na drugi dzień on cię odciągnie na tu, a tam, to ważne, a nie chce się i ten, a że jesteś już słaby, bo już osłabiłeś swoją silną wolę, więc umysł tobą bardzo łatwo manipuluje. I ty jesteś taką marionetką umysłu. Jest tak? Proste. Skoro poznałeś swojego wroga, to powiedz mi, kto jest twoim wrogiem? Umysł. Nie. Nie umysł. Wola. Nie. Ty sam jesteś swoim wrogiem, bo nie robisz niczego dla siebie. Nie jesteś konsekwentny. Czyli sam sobie robisz kuku. Rozumiesz? Umysł, on się tylko bawi tobą. Twoja wola złamana mówi, nie chce ci się nic. Ale to nie jest jej wina. Twoja też nie. Ale tu chodzi o ciebie. To ty sam sobie robisz kuku. Bo nie jesteś konsekwentny. Nie jesteś uważny. Proste? Nikt za ciebie tego nie zrobi. Bo nikomu się nie chce robić za ciebie. Skoro się tobie samemu nie chce robić, to dlaczego ma się komuś chcieć? Wojtku, zasada jest bardzo prosta. Jeżeli nie wytworzysz w sobie konsekwencji tak zwanego sukcesu, nie odczujesz sukces, to nie możesz iść dalej. Zasada jest bardzo prosta. Wychodzisz jutro, idziesz do garażu, czy idziesz na pole, czyli jak plan robisz jakiś, że co jutro zrobisz, jutro wychodzisz i dokładnie to robisz. Nie musi być to wielka rzecz, może być to mała, śmieszna rzecz. Masz ją zrobić. No już tak nieraz miałem zaplanowane, zapisane na kartce, na to, to i to. Później wyjdzie, że albo jedna rzecz, albo i wcale, bo to nie wyjdzie, bo tamto nie wyjdzie. Dokładnie. Tak samo na tą zimę miałem też dużo planu, to mi coś z nogami, z kolanem zawsze jakieś problemy. Dokładnie. To raz później z drugi, raz to trzeci i trzeba w domu siedzieć, albo zastrzyki, albo coś. Dokładnie. Pamiętaj, że twój organizm, twój umysł, on ci wynajdzie różne blokady na to, żebyś ty nie zrobił tego, co ty nie chcesz robić. Ale to dlatego, że ty tego nie chcesz. Ty robisz plan, ale tobie się nie chce tego robić. A skoro nie chce, to twój umysł odejmie nogi, ręce, uszy, głowę, wszystko. Tak. Bo mówi, jak tobie się nie chce, to ja ci pomogę, żeby ci się bardziej nie chciało. Jeżeli ty zrobisz tak, jak ja ci mówię, że na przykład wymyślisz sobie jutro, że jutro pójdziesz i naprawisz łopatę. Wymienisz jej sztyl, to się chyba nazywa. I ty jutro pójdziesz i ten sztyl wymienisz, zrobisz, okujesz ładnie, zabezpieczysz go gwoździem czy śrubą
i postawisz tą łopatę i zawiesisz na niej oko i powiesz, zrobiłem. I odniesiesz wtedy satysfakcję. Gdy będziesz robił coś następnego, będziesz dążył do tej satysfakcji. I bez względu na to, czy to będzie łopata, siekiera, czy to będzie naprawa samochodu, czy to będzie budowa domu, rozumiesz? Jeżeli wytworzysz w sobie poczucie spełnienia tej swojej jakby obietnicy tego, co ty będziesz robił, to ty będziesz odnosił sukcesy, bo całe twoje ciało podporządkuje się tej intencji nie zrobienia, ale odczucia tej przyjemności, że zrobione, jest ten finał, ta meta. Przecież ten, co biegnie do mety, to co on, taki uśmiechnięty, zadowolony po drodze, ale jak doleci do mety, ma jęzor na wierzchu, pot mu oczy zalewa, ale on się cieszy, bo on doleciał do mety. Chodzi o ten efekt, rozumiesz? Jeżeli nie będzie w tobie czegoś, co będzie stwarzało ci radość, przyjemność, nie będziesz dążył do żadnego zakończenia, żadnej pracy, bo nie będzie w tobie tej emocji, żądania tego, chcenia tej przyjemności. Dlatego musisz zacząć robić pewne rzeczy po to, żeby odczuwać tą przyjemność, tą radość ze stworzenia tego czegoś, zrobienia. Rozumiesz? Ale małymi kroczkami. I jak odniesiesz jeden sukces, drugi, trzeci, to będziesz odnosił potem nawet jak weźmiesz plan jakiś wielki, potężny, nawet budowa jakiegoś pałacu, to ty go na pewno wybudujesz i na pewno będzie ten moment, w którym staniesz, popatrzysz na niego, powiesz, jest. Pomyślałem, zrobiłem i jest. Chodzi o ten moment. Ja to zrozumiałem już bardzo dawno temu. Właśnie też tak samo. Wyobrażałem sobie coś, a potem dążyłem do tego, żeby tak było i cały czas mi przyświetlała jedna myśl, że ten moment będzie taki, w którym to coś, co ja wymyśliłem, wyobraźni, że ono już będzie rzeczywiste. I ja będę na to patrzył, ja się będę cieszył, że to jest. I dokładnie tak było. Rozumiesz? Wytworzyłem w sobie właśnie tą taką radość z tego, co ja będę robił, że ja osiągnę ten sukces. I to o to chodzi cały czas. Rozumiesz? Małymi kroczkami nikt ci, Wojtku, nie pomoże. Ani mądry, ani głupi. Nikt ci nie pomoże, bo nikt nie wie, o co chodzi. Ale ty już wiesz. Zacznij małymi kroczkami. Jak się bawisz z dzieckiem, to tak się baw, żebyś ty miał z tego przyjemność i dziecko miało przyjemność. Żebyś to ty się sam nie bawił, ani same dziecko. Rozumiesz? Jeżeli coś wykonujesz, to masz to tak wykonać, żebyś odniósł takie wrażenie sukcesu, radości, że coś zrobiłeś. Rozumiesz? Ale małymi kroczkami. Wielu ludzi, którzy to zrozumieli, ruszyli ostro na większe rzeczy, no i ponieśli klęskę. Dobra. Powiedz mi, co jeszcze byś chciał? Chciałbym ciało trochę przejrzeć, bo tam ze zdrowiem jakieś problemy z kręgosłupem i z tym kolanem. No i z tym wychodzeniem z ciała, tam próbuję ćwiczę, jakoś nic nie da rady. Tam tego sugiera wcześniej się nasłuchałem, naoglądałem i próbowałem. Wiesz, to chodzi o to, że tak, jeżeli nie nauczysz się konsekwencji, to ty będziesz wszystko próbował. Efekt będzie taki sam. Rozumiesz? Ładnie powiedziałeś. Próbowałem tego, chciałbym wyjść. Za mało chcesz. Jakbyś bardzo chciał, to jest na dotknięcie palców wychodzi się z ciała. Popatrz, ty chcesz, ale nie wychodzisz. Dlaczego? Bo nie jesteś konsekwentny. Tam jest system 4-godzinny. Stosujesz go? Znaczy na 4 czy tam 5 nad ranem, tam kawę czy tam yerbę wypiję. Dobrze, stosujesz ten system? Tak. Codziennie? Nie. A jak go stosujesz? No kilka razy popróbowałem, później zrobiłem przerwę. Później, no, jak idę spać, to próbowałem też. Wiesz, raz dziennie, czy 3 razy dziennie? Raz dziennie, a teraz to i 2 i 3. Ale codziennie jesz? Tak. Znaczy, nie jadłem 2 tygodnie. Rozumiem. Ale to już. Ale z reguły codziennie jesz. Codziennie tak. Śmiejesz, codziennie tak. Bierasz. Tak.
a ćwiczyłeś wychodzenie z ciała jakoś 2 razy czy 3 z przerwami. Pod rząd, tak. I jak się miałeś nauczyć? Jak długo uczyłeś się pisać, żeby pisać literki? Czytać, jak długo się uczyłeś? 2 razy, 3, 5? Na kilka lat. Rozumiesz? A ty chcesz po 2, czy 3, czy 5 razach chcesz wychodzić... Nie, 3 razy pod rząd, później jakaś przerwa i znowu. A po co przerwa? Wiesz, że jeżeli zrobisz przerwę, to wszystko zapominasz i od nowa? Umysł twój wtedy wykorzysta to i w następnym razem, po takiej przerwie, gdy zaczniesz coś robić, to umysł będzie ci szukał cały czas z jakiejś myśli, zajęcia, żebyś nie osiągnął tego. No bo jak tamtym razem przerwałeś, to i teraz będzie myślał, że chcesz przerwać. Cały czas, Wojtku, brakuje ci konsekwencji. Cały czas. Chodzi o to, że jeżeli chcesz wyjść z ciała, to rób to codziennie przez miesiąc. Codziennie przez miesiąc. A nie 3 razy czy 4 pod rząd. I wtedy w końcu ktoś pęknie i odniesiesz sukces. Pamiętaj, że każda próba, którą podejmujesz, nie doprowadzi do sukcesu, jest przerwana, to następna już jest skazana. Nie będzie sukcesu, dlatego że twój umysł już się przyzwyczaja i mówi, tak, Wojtek chce, on tak zawsze chce, on tak gada. Wojtek, to ja już się przyzwyczaiłem do niego, on zawsze chce, a to nie se chce. Rozumiesz? Tak cię traktuje twój umysł. Gdybyś był konsekwentny, to byś powiedział, ja chcę, a twój umysł jest na baczność. Zrobiłby wszystko, żebyś ty dostał, co chcesz. Ale skoro ty chcesz, a nie jesteś konsekwentny, to umysł mówi, ja pierdzielę, ja się nie będę tutaj pałował, skoro on chce, ale nic nie robi. Ja! On taki jest. Będziesz dawał komuś pieniądze, będziesz mu pomagał, skoro wiesz, że on zawsze i tak je straci i nic z nich nie zrobi? No nie. Rozumiesz? To dlaczego twój umysł ma ci dać cokolwiek, skoro ty to wszystko pieprzysz? Cały czas od początku chcę ci pokazać, że brak konsekwencji, brak twojej stanowczości odbija się na całym twoim życiu, na każdym twoim detalu, każdej decyzji, każdego zajęcia. Jak to zrozumiesz, proszę bardzo, twoje zdrowie, twoje przyjemności, radości, biznesy, pierdoły i dyrdy mały zależą wszystko od ciebie. Wszystko zależy od ciebie. Piotruś? Tak? Ja teraz kładę Wojtka na stole operacyjnym u nas, w naszym szpitaliku. Daję ci okulary prawne, przy którymi nikt ani ci nie ukryje. Przeskanuj go, zdiagnozuj, w jakim stanie jest jego ciało fizyczne i eteryczne. To ciekawe, bo są takie jakby, powiedzmy, elementy, które wibrują. Co to jest? Zapytaj się ich, kim jesteście. No przyszło mi cząstkami, ale jakimi cząstkami? Właśnie czego? Jakby większej całości. Dobrze. Teraz widzisz wszystkie życia Wojtka i te części widzisz, z których żyć pochodzą i czego dotyczą. Jakie są ich powiązania, połączenia? No to od razu mi przyszło, że to działania są. Że jakieś takie znaczące działania zostały wykonane. W innych życiach. Tak. Dobrze. I one teraz jakby stłamszone są? A kto je tłamsi? No wygląda, że Wojciech. Czyli on sam blokuje te wszystkie swoje kreacje, które chciałyby wyskoczyć. Wyjść, tak? Które chciałyby coś wykreować, zrobić, to Wojciech je tam gdzieś cały czas przytupuje nogą, żeby nie wylazły. Rozumiesz, Wojtku? Ty sam siebie bombardujesz. To, co ja powiedziałem wcześniej.
Największym wrogiem jesteś sam dla siebie. No ale jak zacznę coś robić i to jest do pewnego momentu i później jakieś coś się stanie, że to się dalej nie może przebić. No, jeżeli będziesz tak myślał, że do pewnego momentu coś możesz zrobić, a potem coś się stanie, dokładnie tak się stanie. Ty jesteś kreatorem tego, co się stanie. Więc pomyśl sobie, że ty coś skończysz do końca i nic się nie stanie. I tak zrób. No tak nawet i wtedy Iwona mówiła, że miałem jakiś taki program założony, że do pewnego poziomu, żebym się dalej nie przebijał, że miałem coś takiego założonego. Ja tak właśnie kilka razy już było, taki jakiś tam biznes do jakiegoś momentu szedł i później coś się wydarzyło i koniec, spadało i znowu od zera. Dobrze, Piotruś, zobacz, czy u Wojtka jest taki program, albo czy był? Po prostu mi przyszło zawieszenie. Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie i Wojtka do tego czasu, kiedy to zawieszenie wystąpiło. Obojętnie, kiedy to było, ja was tam przenoszę i tam jesteście. To jest to życie czy inne? Inne. I kim tu jest Wojtek? Jakiś ma taki warsztat. Tak. Coś tam w drewnie robi. Tak. Ale tak przerywa pracę i zaczyna rozmyślać. Dobrze. Teraz wchodzisz w jego umysł. O czym on rozmyśla? Jakieś problemy ma w rodzinie. No i to zaprzątało. A, i te problemy powodują, że on jakby powstaje ten brak konsekwencji do kończenia. Tak, no, że po prostu przerywa pracę i skupia się na problemach, a nie. Dobrze, Wojtek chce, żeby to naprawić tam, żeby to się nie wydarzyło? Tak. Dobrze, w takim razie ja teraz wycofuję do tego momentu, w tamtym czasie, kiedy Wojtek nie ma problemów, jest wszystko dobrze. Ile ma lat wtedy Wojtek, Piotruś? 15. Dobrze, i co robi, czym się zajmuje? No jest mistrz, a on jest pomagierem. Uczniem jest, dobrze. I co teraz się wydarza dalej? Co się wydarza, co zaczyna to psuć? Że ojciec jakiś wypadek miał. Aha. Dobrze. Wojtku, chcesz, żeby skasować ten wypadek, żeby tatowi twojemu się nie wydarzył wypadek, żeby to nie miało wpływu na ciebie i na całe konsekwencje. A to nie w tym życiu było, w wcześniejszym, tak? W innym życiu, tak. Tak, chcę skasować. Dobrze, teraz stoi Piotruś przed tobą, jego tato z tamtego życia i zapytaj się jego, czy on by chciał, żeby zmienić mu przeznaczenie, żeby jemu się nie wydarzył ten wypadek. I żeby Wojtek nie musiał ponosić konsekwencji. Chce, tak? Tak. Dobrze. W tym dniu tato Wojtka nie wychodzi z domu, jest w domu, a skoro nie jest w tym miejscu, gdzie był wypadek, więc wypadek się nie wydarza. Skoro się nie wydarza, ja wymazuję wszystkie konsekwencje, wszystkie zapisy z jego ciał, wszystkie zapisy i konsekwencje z Wojtka ciał, ze wszystkich żyć, inkarnacji aż do chwili obecnej i teraz we wszystkich ciałach i zmysłach Wojtka zabieram te zapisy. Do słoneczka, to słoneczko to spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a Wojtek jest całkowicie od tego wolny. Teraz wszystko się naprawia, we wszystkich życiach, inkarnacjach wchodzi ten zapis, że nic się nie wydarzyło. Wojtek był szczęśliwy, radosny, nie miał kłopotów. Zdobył zawód, był konsekwentnym, pilnym uczniem i z tymi umiejętnościami przechodzi teraz na ten poziom i na tym poziomie czuje się teraz mocny, pewny siebie, konsekwentny i ma taką wolę, ochotę, chęć doprowadzać wszystko do końca i cieszyć się tym i radować. Powiedz mi, Wojtku, jak się teraz czujesz?
No lepiej, tak mi się przypomina, jak teraz w garażu też coś tam robię, dopóki nie usiądę, zacznę coś właśnie przychodzi do głowy rozmyślać i już się dalej nie chcę robić. No to sobie zapamiętaj, że jak się bierzesz za robotę, to rób tą robotę i nie rozmyślaj. Wygląda na to, że myślenie nie jest twoją mocną stroną. Rozumiesz? Tylko tą słabą stroną, która cię ściąga. Po prostu skupiaj się na tym, co robisz. A jeżeli siadasz, żeby odpocząć, to najlepiej myśl o czymś, o czym ty chcesz myśleć, a nie o czym chce umysł twój myśleć. Rozumiesz? Żeby on cię nie ściągał do starych przyzwyczajeń. Dobrze. Teraz, Piotruś, zobacz, jak wygląda kręgosłup Wojtka. Tak, jakby przemęczony. Czy ma jakieś uszkodzenia? Tam, gdzie Wojtka boli, to świeci na czerwono. Albo gdzie jest uszkodzenie jakieś. No jest. Który mi? To jest powyżej kości ogonowej. Tak. Gdzieś z 10 centymetrów. Wojtku? Tak, tam je boli. Dobrze. Chcesz, żeby ci to naprawić? Tak, a z czego nie wiadomo, tak? No dobrze. To nie ma znaczenia. Nie, sprawdzimy. Teraz ja przenoszę ciebie, Piotruś, Wojtka, do tego czasu, kiedy coś się wydarzyło i zaistniał ten program, że tam boli. Bez względu na to, kiedy to było i co było powodem. Przenoszę i jesteście. To jest to życie czy inne? I co tutaj się dzieje z Wojtkiem? Kim jest i co się wydarza w związku z tym? To od razu, że wykonywał jakieś prace. Tak się cofnął i to jakiś taki klocek był i właśnie tam uderzył. Uszkodzenie fizyczne. Wojtku, chciałbyś, żeby to się nie wydarzyło? Tak. Dobrze, wycofuję w czasie i teraz Wojtek jest przed tym zdarzeniem zdrowy, cały. I teraz idzie, odwraca się i wraca z powrotem, więc nie idzie w tamtą stronę, nie uderza się, a skoro się nie uderza, nie powstało to wszystko. Ja teraz to całe zdarzenie wymazuję i wszystkie konsekwencje aż do chwili obecnej z wszystkich jego ciał i zmysłów, a szczególnie z tego miejsca, zabieram te zapisy do słoneczka, słoneczko spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A Wojtek jest od tego całkowicie wolny. Teraz naprawiam to wszystko, ponieważ tam się nic nie wydarzyło, więc wszystko się naprawia we wszystkich życiach, inkarnacjach i teraz w jego wszystkich ciałach i zmysłach wszystko się naprawia. Doprowadzam tam dużo światła, własnej energii. Wojtka wchodzi w to miejsce, teraz dezynfekuje, oczyszcza, odbudowuje tkankę, zamyka aurę i jest piękne, czyste światło. I jest stan idealny. Jak tam, Wojtku, czujesz to miejsce? No tak jakby trochę takie ciepło i tak trochę lżej. Dobrze, ten proces jeszcze będzie troszkę trwał, ale zapomnij o nim, to najlepiej na tym wyjdziesz, żebyś o tym nie rozmyślał i nie odczuwał, nie kombinował. To jest naprawione, tego nie ma. I znikną jeszcze fantomy, to już z czasem i będzie dobrze. Za parę dni zapomnisz o tych bólach i już nigdy one nie przytrafią. Dobrze, co byś jeszcze chciał, Wojtku? No z kolanem lewym tam problemy, w ogóle z tą lewą nogą. Zobacz. Tam podobno mam wnemoczonową, ale tam się woda zbiera, to sam ściągałem, spuszczam, wbijam igły, tam lek wpuszczam i ściągam. Dobrze. Tam jest ciemno. Ciemno jest, dobrze. Co jest powodem? Ja teraz przenoszę do tego momentu ciebie i Wojtka. Co jest powodem, że to tam dzieje? To jest coś z nerwami. Nerwy? Czy coś, co jeszcze do mięśni. Nerwy i mięśnie. Przeciążeniem było, ale coś nie tylko. Dobrze, zrobimy inaczej. Chodzi o to, że gdy będziesz, Wojtku, pracował nad swoimi konsekwencjami, nad spokojem, ciszą,
nie dasz się sprowokować, nie będziesz w nerwy wchodził, to to wszystko już się więcej nigdy nie pojawi. My teraz ci oczyścimy, to naprawimy do idealnego stanu, a ty masz tylko dbać o to, żebyś nie dał się wciągnąć w jakieś nerwy, w jakieś sytuacje takie i żebyś był konsekwentny. Będziesz pracował nad tymi dwoma rzeczami, całe życie twoje się zmieni, a to wszystko, co było, zniknie samo. Chcesz tak? No to jest podobno tam dynamo czanowa, ale... Wojtku, to pierdoły i dyrdy mały, to nie ma znaczenia. Chcesz słyszeć nazwy, czy chcesz coś naprawić? Aha. Rozumiesz? Nie zajmuj się tym, co to jest. Ponoć to jest to, ponoć tamto. Jeden konował, powiedział to, a drugi konował tamto. To jakie to ma znaczenie? Chcesz się tego pozbyć? Tak. No to jest podstawa. Piotruś, teraz wprowadzam najczystszą energię Wojtka i oczyść mu to wszystko. Napraw. Tak, żeby było wszystko czystym, pięknym światłem. Ja wzmacniam jego energię jeszcze biliardkrotnie. W ogóle najlepiej to zablokować to, co jakby generuje to. Tak, tak, ale najpierw musimy oczyścić. Oczyść całość i dopiero zablokujemy to, co generuje. Bo Wojtek przyjął właśnie te pierdoły. Nasłuchał się, przyjął to i cały czas wie, że to tak się dzieje, a w ten sposób jakby generuje, zasila chorobę. Tak jakby pierwszy raz to zdiagnozowano, to tam powiedziałeś, że będziesz już do końca życia te tabletki no, brał. No właśnie. Musisz brać tabletki. Dobrze, że jest medycyna, bo inaczej nikt by nie umarł. No ja to tam pobrałem chyba 2 lata i przestałem, odstawiłem. Właśnie chodzi o to, że znam wielu ludzi, którzy umarli, bo lekarz powiedział, na to się umiera. No i jak mu uwierzył, no to umarł. Jest czysto. Dobrze. Teraz przenoszę cię do źródła, które generuje to i jesteś w tym źródle. Co tam jest? Co to za źródło jest? O co tu chodzi? Gdzie to źródło się znajduje? Program to jest. Dobrze. Chcesz się, Wojtku, pozbyć tego programu? Tak. Dobrze, wymontuj ten program z korzeniami, połączeniami, ze wszystkim. Całkowicie, Piotruś. Jest. Dajesz do słoneczka, słoneczko go spala, on znika, nie istniał, nie istnieje, nie istniał, nie będzie. Teraz daję ci wiązkę światła. To jest taka czysta energia Wojtka. Jeszcze ją wzmacniam biliardkrotnie i teraz wpuść to światło w to miejsce, żeby weszło wszędzie, wszystko zdezynfekowało, oczyściło, odbudowało tkankę, zamknęło aurę, żeby już nikt, a nic tam się więcej nie odbudowało. Jest pięknie. Dobrze, zabezpieczam i tego nie ma i nie będzie więcej już tam nic, tylko będzie cisza i spokój. Przejrzyj teraz jeszcze dokładnie Wojtka od góry do dołu. Czy jest wszystko okej? Jakaś sztywność jest, ale... Gdzie jest ta sztywność? Stopy. Dobrze, zobacz, o co tu chodzi. Skąd się to bierze? Z czym to jest powiązane, połączone? Szumi zniechęcenie. Ja tak słyszę odpowiedź. To jest niechęć, Wojtka, niechęć. Taka... A gdzie, że ja nie słyszałem, gdzie to jest? W stopach? Tak, wlazło ci w stopy. Tak. Idzie to od głowy do stóp. To jest taki program niechęci, żebyś czasem nie chciało ci się iść, nie chciało ci się robić, nie chciało ci się coś. To na tych stopach to ja mam takie jakby, nie wiem, jak to się nazywa, takie stwardnienia na skórze, tak jakby. No i to przez... Nagniotki czy jakoś... Z umysłu to idzie właśnie w stopy. To jest ta twoja niechęć taka właśnie, bo u ciebie nie ma tej takiej... wytworzonej tej radości, tej satysfakcji z tego, że coś zaczynasz, robisz, tak. Kończysz. No i to, jak nie ma się takiej satysfakcji, to umysł generuje takie zniechęcenie, taką niechęć. I to schodzi wtedy, siada najczęściej na kończyny, czyli nogi, ręce. Nogi dlatego, bo ci się nie chce. Jak ci się nie chce, no to żeby ci się nie chciało iść. Ręce, żeby nie chciało ci się robić i tak dalej. No i to właśnie jest tym powodem. Praktycznie, teoretycznie to dzisiaj tutaj dostałeś wszystkie informacje, a informacje sprowadzają się do właściwie dwóch takich czynników, jak wytworzenie konsekwencji, że coś chcesz i doprowadzasz do końca,
i radości, przyjemności odczucia z tego, że coś skończyłeś. I właściwie te dwie rzeczy, jeżeli nad nimi będziesz pracował, to wszystko się naprawia i wszystko to, co stare, zniknie. Dobrze. Chcę, żeby ci zdjąć to z nóg. Piotruś, zdejmij to wszystko z nóg, z umysłu. Wymontuj wszystko całkowicie. Na wszystkich poziomach ciał i zmysłu. Jest. Dobrze. Ja to zabieram do słoneczka. Słoneczko spala, znika, nie było, nie ma, nie będzie, a ty jesteś wolny od tego na wszystkich poziomach. Teraz znowu doprowadzam twoją najczystszą energię, taki laser światła. Wzmacniam go biliardkrotnie. Piotruś, wpuść go w te miejsca, żeby wszystkie zdezynfekował, oczyścił, odbudował tkankę i zamknął aurę. Z tą moją aurą w porządku wszystko, tak? Tak. Jest. Okej. Okay. Wojtku, to jest wszystko. Jesteś całkowicie czysty, zdrowy. A jeszcze coś z uchem lewym, w lewym uchu szumy mam, szumi. Zobacz, Piotruś, co jest z uchem. Że tak jakiś wir pokazał. Dobrze. Ja przenoszę ciebie teraz do tego momentu, w którym to coś się wydarzyło i jesteś tam. To jest to życie czy inne? I co tu się dzieje? Zawierucha była potężna. Po prostu przewiało. Dokładnie. Dokładnie. Znaczy tutaj to mi się zaczęło, akumulatory wystrzeliły. Też w ciężarówce tam próbowałem zimą odpalać i nie mogłem, i tam podłączałem drugie i tam było ładowane i akurat jakaś tam iskra powstała i wybuch, akumulator wystrzelił. Odwrotnie biegunowość dałeś. Znaczy nie odkręciłem tych korków i tam już chyba ten elektrolit się nazbierał. I wtedy była iskra, jakoś tam kabel się zruszył. Tak. Trzeba puknęło akurat. Tak, trzeba bardzo uważać, tu można naprawdę. Dobrze. Piotruś, oczyść to wszystko. Oczyść całe ucho, to wszystko. Ponaprawiaj tam, odbuduj. Dezynfekuj, oczyść. Zamknij aurę, żeby było w idealnym stanie, a wszystkie te brudy do słoneczka spali z nich, żeby było idealnie. Jest. Dobrze, ja zabezpieczam i nikt ani nic już nie naruszy. Dobrze. Wojtku, wracasz do swojego ciała. Ty, Piotruś, do swojego. Ja policzę do 5 na 5. Wybudzisz się, będziesz tu i teraz. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przejmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Dobrze. Mi się wydaje, że ja cały czas tutaj byłem. Dobrze. Że nigdzie nie wychodziłem. Dobrze ci się wydaje. Nigdzie nie byłeś. Tak jest. Bardzo się bałeś, żebyś nie poszedł i nie poszedłeś. Wojtku, to wszystko nie ma znaczenia. Żeby wyjść z ciała przede wszystkim... Nie można się go trzymać tak kurczowo, jak ty się trzymasz. Ty się tak trzymasz go kurczowo, że wyjście z ciała dla ciebie to jest, no, na razie nieistotne, nazwiemy delikatnie. Wypadałoby jeszcze się przynajmniej umówić, tak? Nie, nie. Nie potrzeba tu się umawiać, bo my nie robimy niczego za ciebie. My ci pokazujemy tylko, co ty masz zrobić. I teraz, jak ty konsekwencje w sobie zbudujesz, odczuwanie przyjemności, radości skończonej pracy, efektów tej pracy, jak to wszystko osiągniesz, rozumiesz, i już nie będziesz miał żadnych trudności z wykonywaniem jakichś robót, to wtedy możesz przyjść. Ale jeżeli tego nie osiągniesz, nie masz po co przychodzić. Rozumiesz? Szkoda twoich pieniędzy, a naszego czasu. Uwierz mi, szkoda nam czasu. Jest tyle ludzi, którzy potrzebują pomocy i teraz chodzi o to, że dostałeś całą wiedzę, jaka jest ci potrzebna. Piotruś, ci prześlę tą sesję. Ściągniesz sobie, słuchaj ją. Chodzi o to, żebyś ją przerabiał. Żebyś ją przerabiał, żebyś ją odsłuchiwał, wchodził w nią i żebyś coś ze sobą zrobił. Jeżeli ty sam nie osiągniesz konsekwencji w postępowaniu, jeżeli ty nie będziesz panował nad sobą, tylko dasz się wtrącać w jakiś rezonans, w nerwy, jakieś pierdoły, to ty niczego nie osiągniesz. Rozumiesz? I nie ma sensu, żebyś przychodził na sesję do mnie na 100%, a jak chcesz do kogoś, proszę bardzo, idź. Będą ci tylko sprzedawać, a ty i tak niczego nie osiągniesz. Tam jeszcze chciałem o synków się zapytać, bo mają jakieś znamiona.
też jakiś tam skóra jaśniejsza u jednego tam takiego rocznego na szyi, u drugiego gdzieś tam pod bokiem i pod nogą. To już musimy zostawić, Wojtku, jak to wykonasz, co masz wykonać, bo możesz się przyłożyć i to szybko osiągnąć. Myślę, z miesiąc i osiągniesz to wszystko, ale musisz być bardzo konsekwentny. Codziennie musisz być konsekwentny. Codziennie musisz mieć jakieś zadanie, które sobie założysz i wykonasz. Założysz i wykonasz. Jeżeli przez miesiąc będziesz konsekwentny, opanujesz te wszystkie sztuczki, które tu dzisiaj się o nich dowiedziałeś, to za miesiąc zrobimy ci sesję, jak zechcesz, i wtedy ty już będziesz brał w niej udział w pełni, spotkasz się ze swoimi dziećmi, sam je zdiagnozujesz, sam będziesz panem sytuacji. Rozumiesz? Rozumiem. Ale żeby to zrobić, musisz zająć się sobą. Dlatego, że to wszystko będzie nadaremne, jeżeli my będziemy robić za ciebie, bo ty, wiesz, to jest tak, jakbym ja ci dał teraz Mercedesa. Ja ci dam to, co... Ale jak ty go zarobisz na niego i ty go se sam kupisz, to on będzie dla ciebie jak perła. Będziesz szanował, będziesz dbał, będziesz wszystko. A tak, to za darmo, lekko przyszło, lekko poszło. Rozumiesz? Aha. Chodzi o tą wartość. Chcę, żebyś zdobył własną wartość. Przywrócił se własną wartość, godność, radość, poszanowanie sam dla siebie. Odzyskał sam siebie, żebyś inaczej każdy, do kogo pójdziesz, to cię oszuka. Będzie ci pierdoły opowiadał, głupoty, ale nie pomoże ci w niczym. Rozumiesz? Mhm. Nie masz innej drogi. Konsekwencja. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Pa.